mieszkaniu właściwie moim i mojego męża Piotra w 80 roku, a ściślej mówiąc na podwórku tego mieszkania, zapadła decyzja o strajku sierpniowym. Można powiedzieć, że nasze mieszkanie w domu przy ulicy Sienkiewicza 10 we Wrzeszczu wpisało się na stałe do historii Gdańska. W latach 83-84 byłam osobistą sekretarką, czy też dzisiaj mówiąc asystentką prezydenta Lecha Wałęsy, wtedy przewodniczącego. Mieliśmy biuro na słynne biuro na Zaspie na ulicy Pilotów i wyjeżdżając do Stanów właśnie rezygnowałam z tej pracy. Wierzyliśmy w sprawiedliwość, to, że mieliśmy przekonanie, że prędzej czy później los czy opatrzność dla nas, opatrzność zawsze wspiera sprawiedliwych. Ja pamiętam, co wtedy czułam, jak widziałam te postulaty, bo byłam oczywiście, tak jak wszyscy przyjaciele z RMP, byliśmy w stoczni. Pamiętam, jak te postulaty zostały napisane przez Arama i przez Maćka i jak zawisły. To były takie, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, takie święte tablice zbiorowej świadomości społecznej. Te postulaty z 80 roku były postulatami uniwersalnymi, ale też postulatami w swojej naturze no, socjalistycznymi. Teraz budujemy kapitalizm w Polsce, prawda? Więc to jest zasadnicza trudność. To, co mnie najbardziej razi może i co ja bym najbardziej zmieniła w Polsce, to naturę dyskursu publicznego. Zmieniłabym taki charakter konfrontacyjno-agresywny, taki, jaki panuje, że ludzie nie są nastawieni na rozwiązanie problemu, przed jakim stoją, tylko na ugranie czegoś.